No cóż, stało się. Tytuł nie kłamie i tak wynająłem najtańsze mieszkanie na OLX. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Tutaj mam walizeczki, pora na przeprowadzkę. Kursów z takimi walizkami to chyba odbędę, no tak z 10. Jednak czym byłby ten film, gdybym nie pokazał, gdzie wcześniej mieszkałem? To może zacznijmy od drzwi. W tym mieszkaniu spędziłem równy rok. Stare mieszkanie często przewijało się na moich filmach i bardzo dobrze mi się tu mieszkało. Nawet mimo tego, że korytarz, lekko mówiąc, odstrasza. Dla mnie najważniejszy był jednak pokój, który docelowo wynajmuję. Toaleta i łazienka są osobno. Płytki, więc plus przy sprzątaniu. Tutaj stoi też drabina, a za nią był mój schowek na papier toaletowy. Tak, miałem problem z jednym współlokatorem, który lubił podbierać papier. Tutaj drzwi do jednego współlokatora, do drugiego, ale my idziemy do łazienki. Akurat mi się udało. Łazienka przeszła remont tuż przed moimi wprowadzinami. Nie wiem, czy tak się mówi. Raczej nie. Dużym problemem dla mnie był tutaj piecyk gazowy. Spaliny podczas mycia były wyczuwalne, to trochę niebezpieczne. Lecimy do kuchni. No i tutaj klasycznie, jak to zresztą w bloku bywa, kilka szafek, kuchenka. Jestem ciekawy, kto wpadł na pomysł, żeby tak wysoko zamontować kran. Aż musiałem interweniować i zamontować taką przedłużkę. Ale to już pewnie widzieliście. Szafka pod zlewem była dla mnie dużą tajemnicą, bo zawsze z niej dziwnie śmierdziało. A tutaj moje pozostałości z lodówki. Co ciekawe, światło w tej lodówce paliło się 24 godziny na dobę. No i studencka szafka. Tak właśnie jedzą studenci. Zostało jeszcze ostatnie pomieszczenie. Ten pokój. Mój pokój. Zapraszam. Proszę, proszę. Oficjalny odcinek MTV Cribs. Te drzwi się trudno zamykają, bo mają tutaj uszczelkę dodatkową, ale chyba ją wyrzucę, bo no... Tak muszę zamykać drzwi. Myślę, że ten pokój jest już wam dobrze znany z wielu filmów na tym kanale. Ściany są pomalowane. Bo wcześniej, jak się tutaj wprowadziłem rok temu, to ściany wyglądały tak. Takie brązowe były i całe brudne. A teraz świetliście, czyściutko. Tu już mam moje rzeczy spakowane. Dużo rzeczy już stąd wywiozłem. A co ciekawe, nie mam teraz przy sobie auta, więc woziłem wszystko tramwajem. Łóżko. To łóżko jest gigantyczne. 1,60 m szerokości. Prawie się na nim mieszczę w poprzek. Lecimy dalej. O, świetne klapeczki. Polecam każdemu. Jak zakładam inne, to dosłownie nie da się chodzić. Dalej idziemy tutaj. Tam jest ważna rzecz bardzo. 100 tysięcy subów. Dziękuję bardzo wam. Tutaj mam mój komputer. Nie sprzątałem w tym pokoju za bardzo, no bo w takich warunkach żyję. Nie będę robił tutaj laboratorium chemicznego. Trzy monitory, bardzo przydatne. Komp pod spodem. Muszę pochwalić to biurko. Ile ja za nie dałem? Chyba 30 albo 40 zł. Jest pełne przede wszystkim. Ciężkie. Można na nim stać, można... To się stanęło. Ała. Z tego też jestem bardzo zadowolony. Te czarne zasłony, jak widać, w ogóle słońce nie przechodzi. A zobaczcie ten fotel. Skóra zaczęła się już zdzierać, ale jest nadal mega wygodny i nadal to była mega okazja jak za 100 zł. Jak widać, nie oszukuję i korzystam z mebli, które znalazłem przy koszu na śmieci. Komoda super się sprawuje, jestem z niej zadowolony, ale chyba tutaj zostanie, bo jest naprawdę mega ciężka. To lustro tutaj było już na początku. Ono jest w ogóle jakieś bardzo stare i nie da się go ruszyć. Zajmuje sporo miejsca. Nie da się też tego doczyścić tutaj. Tutaj też moje znalezisko z kosza, czyli pachira. I dziękuję jednemu widzowi z Instagrama, który pomógł mi doprowadzić ją do porządku. I znowu ma liście, znowu zaczyna być piękna. Nawet tutaj wyrasta taki malutki... O. Tutaj mam jeszcze inne roślinki. No i co, więcej chyba nie ma co tu pokazać. A, jeszcze balkon, no tak. Docelowo jak szukałem pokoju, to szukałem pokoju z balkonem, bo to jest jednak dodatkowa przestrzeń. Trochę tu głośno, bo jeżdżą tramwaje. To był też dodatkowy aspekt, żeby był blisko tramwaju, dobrze skomunikowany. To są właśnie najważniejsze czynniki. Tu był też dosyć duży rozgardiarz, ale to ogarnąłem. Stawiłem dwie szafki, tam też można trzymać jakieś graty. Jest wysprzątany, jest czysto. Trzeba po sobie pozostawić... Trzeba po sobie pozostawić porządek i kulturę. I powiem wam szczerze, że ten pokój też był dla mnie okazją. Historia jest taka, że ja ten pokój wynająłem na studia. No w sumie nadal jestem studentem. Ogłoszenie pojawiło się 2 października, a 3 się zaczynały studia. Zadzwoniłem, umówiłem się na to mieszkanie i przyjechałem przez pół Polski oglądać ten pokój. Mogłem być równie dobrze bezdomny. Mimo wszystko mam same dobre wspomnienia z tym pokojem. Dobrze się tu mieszkało. Wróćmy teraz na początek. Pora na nowe mieszkanie. O, cześć! Witam z tej strony, Jacek Gadzinowski, zapraszam na wjazd na chatę. No stało się, wynająłem mieszkanie, najtańsze jakie było, to bardzo w moim stylu. Jest tutaj co prawda kilka mankamentów, ale to jest darmowy content. To może wejdźmy najpierw, tam nie ma drzwi. To jest kuchnia, drzwi nie ma, to nawet fajnie, bo jest taki bardziej open space. Wszędzie jest parkiet, to mi się bardzo podoba. Wszędzie jest taka sama podłoga. Tutaj podobno było zalane, także będę też miał udokumentowane, jak wygląda to mieszkanie, kiedy się wprowadzam, bo właściciel wyszedł stąd, no, z godzinę temu. Przed chwilą podpisałem umowę. Dobrze, to może zacznijmy sobie tutaj od lewej. Tutaj mamy wnękę, taka właśnie wnęka. O, nadmiotła jest. Deska do prasowania, to się przyda. Jakieś deseczki, bajery. Lodówka, to najważniejsze. No chyba wymaga trochę umycia przede wszystkim. Nie wiem, co to jest. Ważne, że żarówka. U mnie nie ma żarówki, nie było na poprzednim mieszkaniu żarówki. Ważne, że chodzi. Chodzi i chłodzi. Jeszcze zamrażarka. Na moje warzywa na patelnię, biedroneczki to wystarczy. Tutaj jest jeszcze taki pawlacz. Nawet właściciel nie wie, co tu jest. Jest tutaj żelazko.
nowe, profesjonalne, drewniana rączka. Będę prasował. Ostatnio prasowałem rok temu koszulę na komunię. Moją pierwszą komunię. Szczerze wam powiem, tu jest taka okleina i ja myślałem, żeby te szafki obkleić, bo one mają taki żółty kolor, a jakby to walnąć na biało, wyglądałoby jak w Ikei, jak nowa. Światełko działa, żyrandolek taki, czajniczek z kamienikiem, to się wyczyści albo... Dobra, jak już jesteśmy po tej stronie, to lecimy. Właściciel zapewnił mi nowy odkurzacz, super, bezworkowy. Jeszcze go nawet nie widziałem na oczy, ale jest taki. Mi się podoba strasznie motyw w kuchni, gdzie mogę sobie zrobić żarcie i od razu zjeść obok. Fajnie, super. Wszyscy na to czekają. Przegląd szafek. No i co? Szklanki, bajery, kryształy. Ja nie wiem, na co to jest. Chyba na syrop. Syrop na kaszel. Tu okapik. To... Szkiełko to się klei. I coś jeszcze jest? Ty, to będzie jeszcze całe wyposażenie. Tu jakieś narzędzia, taki zestaw z Ikei. Kiedyś taki Off-White chyba miał taki zestaw. Tutaj nic nie ma. Te szafki to stare już są po prostu. Ja nie narzekam, naprawdę. Jak za tę cenę, a o cenie to będzie dopiero na końcu. No tutaj nic tu nie ma. Piekarniczek. Podobno też jest nowy, dwuletni. Wierzę, bo naprawdę tu nie ma, nawet brudu nie ma. Jest termoobieg na pewno. Będę mógł piec placek. Tutaj mnie interesowało bardzo, jak wygląda filc okapu. Ja pozdrawiam pana właściciela, jeśli to ogląda, bo jest taka możliwość. Tutaj też bajery. Czajnik na gaz. O! Nawet jest filtr do wody. Tutaj wszystko jest dosłownie. Myślałem, żeby tu wstawić nawet zmywarkę. Szczerze to wywaliłbym jakąś szafkę. Może tutaj akurat. Musiałbym to jeszcze dokładnie wymierzyć, bo tutaj jest trochę szpary. No i tutaj jest trochę szpary. I jakbym tą jedną szafkę wywalił, drugą przesunął tam, to by mi się tu zmywarka 60 nawet zmieściła. Jesteśmy w przedpokoju. Mamy wejście, mamy domofonik. To mi się strasznie podoba, że tutaj jest tak przestrzennie. Szafka to już jest vintage w sumie. Przechodzimy teraz do małego pokoju. Tutaj jest łazienka, ale o tym później, bo tam jest dopiero... Tam jest ciekawie. Jestem w drugim pokoju, ten pokój jest mniejszy. W ogóle tutaj są gałki w drzwiach. Jak zamknę drzwi, to tutaj w ogóle nie ma echa. A to wszystko za sprawą tej meblościanki, tego segmentu. Wieje komuną, ale mi się to tak... Podoba mi się to. Fotel, on jest rozkładany. Nawet nie wiem, jak jest rozkładany, ale jest połamany, więc wyleci. Tutaj jest największa zagadka tego pokoju. Kufer bez klucza. Nie wiadomo, jak to otworzyć. Tutaj są rzeczy właścicieli. Tego nawet nie można przesunąć, to jest takie ciężkie. Obawiam się, co tu może być w środku. Jak macie jakieś teorie, to napiszcie w komentarzu na dole. Łóżeczko, fajnie, dwuletnie. Mięciutki materac. Krzesełeczko, biureczko. Chociaż mi się raczej to ono nie przyda. Ja potrzebuję trochę szersze biurko, jak mam trzy monitory. No i tak, ja jeszcze nie zaglądałem do żadnej szafy i nie wiem, co tu jest, bo tak jak mówiłem, szedłem tutaj przed chwilą, właściciel dopiero wyszedł, dopiero podpisałem umowę. Może coś tu jest. Jeszcze jest. Jakieś tajemnice. Może zacznijmy tutaj od prawej. Na szczęście od prawej. Od lewej ja jestem w sumie leworęczny. A, szkoda, k***a, gadasz. Otwieramy. No już coś mamy. Jest grzejniczek olejowy na kółeczkach bajerancki. I waliza. Taka stara waliza. Że skóry cała. No trochę źle to się kojarzy po obejrzeniu różnych filmów. Trochę to creepy, łącząc to jeszcze z tym kufrem. Tu nic nie ma. O, znalazłem otwieracz do piwa. Muszelkami w środku, ale fajne. Tutaj tak jak właściciel mówił, książki do poczytania. Mogę sobie poczytać na przykład kresy śladami naszych przodków. Szufladki, pusta, pusta, pusta. No i to chyba po... Ty, co to jest? Są jakieś rzeczy. Czekaj. Pan Jezus, czopka. To są rzeczy właściciela. Uuuu, tu są nawet winyle. Co tutaj jest? Jakieś takie... To są chyba zdjęcia do fotoplastikonu jakiegoś. To ile pan chcesz za ten fotoplastikon? To są zdjęcia z fotoplastikonu, czyli nie wiem, jak to się nazywa. Ja to chowam, bo jednak czuję, że... Tak się nie robi. Chociaż z drugiej strony to jest w mojej szafie i nie jest usunięte. W tej sytuacji przydałby mi się prawo Marcina. Wejdziemy sobie teraz do największego pokoju w tym mieszkaniu. W ogóle ten film to jest, jakbym był jakimś deweloperem. Patodeweloperem, bo raczej patodeweloper by z tego mieszkania zrobił pięciopokojowe z jedną łazienką. To mieszkanie ma 50 metrów kwadratowych. No niecałe, tam 48, 82, coś takiego. Może zaczniemy sobie znowu od prawej. To, co mi się lubią najbardziej, meblościanka na całą ścianę. W sumie to jest klimatyczne. Ciekawe, jakie skarby tutaj będą. O, ale wieszaków dużo. To się przyda, to się przyda. Pusto, 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 też pusto. Tutaj mamy barek z innowacyjnym systemem zamykania na gumkę. Tu coś jest. Tu mamy taką na śmietanę, taki dzban. Tutaj mieszkała jakaś taka starsza pani po prostu. Taki zegarek fajny. Made in ZSRR. Nakręcany stary zegarek. Ta pani, która tutaj mieszkała, naprawdę miała gust, bo to wszystko do siebie pasuje. Ta lampa pasuje do tego segmentu, reszta mebli też pasuje. Mamy stół, krzesła tak jak na komunii. Oj, tutaj to widzę, że
Mamy tapczanik. Jak tutaj wszedłem, to nie wiedziałem, jak to otworzyć, ale to się przekręca tak. Tak i tak. Dywanik mały. Tutaj był duży dywan, nie wiem, czy to widać. Takie słońce wypaliło po prostu stary dywan. Takie dwa fotele mogą się wydawać dziadowskie, ale siadam, jest wygodnie. Tylko musiałbym kupić jakąś narzutę, bo one były pewnie krwiście czerwone, a teraz już traciły kolor. Czynnik bardzo ważny. Nowe parapety, nowe okna. Tutaj podobno 2 lata temu były jeszcze drewniane okna. Nie chcę mi się aż w to wierzyć. Ja się tutaj czuję, jakbym zamieszkał w jakimś nowym mieszkaniu. Nawet nie są rozchodzone jeszcze te okna, ale teraz znajdujemy się na balkonie. Czemu tu jest takie echo? Bo są szyby. I góra, i dół. Tutaj są mleczne szyby, więc lepiej je pokazać. Teraz przechodzimy do pomieszczenia, które mój idol Dymit Błaszczyk z kanału Sprawdzam Jak pokazuje zawsze na początku, czyli łazienka. Światełko 1, światełko 2, no i zapraszam. Tutaj są ogólnie drzwi pęknięte. Jest taka historia, że ktoś się zatrzasnął i walił tutaj nogą. No i tutaj jest dziura po prostu w drzwiach. Jest zaklejone właśnie tą białą okleiną, którą chcę zrobić szafki. Ważne, że drzwi się zamykają, zamek działa już, bo wkładka jest wymieniona. No i witam w łazience. No co? Komuna jak byk. Płytki na podłodze, płytki na ścianie. Rzejniczek. O, tutaj jakaś tajna skrytka. A. Po prostu jakieś te ściery. Patrzcie, co teraz robię. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz przekręciłem wodę, żeby spłynęła sobie tutaj do rezerwuaru. A tutaj jest rurka. Ta rurka jest skorodowana. Kiedyś była taka sytuacja, że coś tutaj się rozszczelniło i zalało sąsiada na dole, także... Trzeba uważać. Właściciel mi kupił nową, żebym ją wymienił, ale ja nie mam po prostu narzędzi, nie mam takiego klucza. Nie wiem, jaki to jest rozmiar, to, nie wiem, 15? Wanna. To jest lepsze od prysznica. Ale to jest wanna mała. Ja mam 1,75 m. No i tutaj, no nie położę się. Tutaj jeszcze planuję sobie założyć drążek, żeby mieć taką kurtynkę. Myślę, że to się jakoś doprowadzi do porządku. Kran w stylu angielskim. Odkręcamy wodę. W tym mieszkaniu nie ma żadnego piecyka gazowego, nie ma Junkersa. Jest woda miejska, co jest ogromnym plusem. Właściciel też mi wspominał, że tutaj może przeciekać syfon i trzeba wymienić albo cały syfon, albo uszczelkę. Ja jestem ciekawy, co się stało tutaj, bo tutaj mamy półeczkę pod lustrem. Dosłownie wypalona dziura. Nie wiem, czy to od prostownicy? Ej, może ja bym serio przemalował te płytki. Nowa pralka. Z tego co widzę, ona ma Wi-Fi. Nie rozumiem w ogóle, jak to ma działać. Prawie zapomniałem wspomnieć, że do mieszkania przynależy również piwnica. Który klucz, czy najpierw? Zobaczcie piersi. Właściciel mi mówił, że ostatnio w tej piwnicy był jakieś 2 lata temu. Pojęczynka. Ciężko się tutaj ruszyć trochę. Tutaj jeszcze jest szafa. A w szafie są... Są słoiki, ale puste. Przestrzeń fajna, coś tu można wstawić rzeczywiście. Może rower. Myślicie, że to będzie działać? Ciekawie się zapowiada porządkowanie tego wszystkiego. No i teraz przejdziemy do kwestii ostatecznej, bo pewnie na to czekaliście. Za to mieszkanie 48,82 m2, w bloku, który jest ocieplony, blisko tramwaju, blisko centrum, woda miejska, okna wymienione, pralka nowa, kuchenka nowa, parkiety to dosłownie są tak wyświecone, jakby były świeżo polakierowane. Za to mieszkanie całościowo, ze wszystkimi kosztami, wynajem, czynsz, wszystkie media, płacę 2600 zł. I uwierzcie, że jak na ten czas, to jest bardzo tanio.